trzeba grać normalną piłkę i jestem przekonany, że Michał Probierz się do tego przekonał, bo również jestem przekonany, że gdyby grał Szymański za Świderskiego, przy wejściach Piotrowskiego, przy kapitalnych dośrodkowaniach Zalewskiego, wygralibyśmy to spotkanie. A tak niestety odpadliśmy. Dobry wieczór, panie Janku. No pytanie, czy taki dobry? Dobry. Dlaczego? Dlatego, że dwie sprawy. Uważam, że to był najlepszy mecz reprezentacji naszej drużyny narodowej w tych eliminacjach całych. Natomiast całe eliminacje był jeden wielki wstyd. Po drugie, mam nadzieję, że Michał Probierz przekonał się, że gra się tylko i wyłącznie jedną dziewiątką. Bo gdyby za Świderskiego w pierwszej połowie grał Sebastian Szymański, jestem przekonany, że mielibyśmy przewagę w środku pola. Nie przewagę w obronie, bo myśmy ten nasz atak pozycyjny to był obrona, bramkarz. Po prostu musimy grać jedną dziewiątką. Może wreszcie Michał to zrozumie i te trzy rozegra właśnie jedną dziewiątką, bo ani Świderski, ani Buksa nic nie robią, tyle tylko, że w pierwszej połowie praktycznie nie grał Lewandowski, bo Świderski grał jako dziewiątka, w drugiej połowie trochę Lewandowski grał, no ale co wniósł Buksa? Można grać dziewięcioma napastnikami, tak jak żeśmy grali kiedyś z Cyprem i co? I było 0-0. Także trzeba grać normalną piłkę i jestem przekonany, że Michał Probierz się do tego przekonał, bo również jestem przekonany, że gdyby grał Szymański za Świderskiego, przy wejściach Piotrowskiego, przy kapitalnych dośrodkowaniach Zalewskiego, wygralibyśmy to spotkanie. A tak niestety odpadliśmy z tej grupy, mieliśmy z drugiego miejsca i teraz czekają nas trzy mecze, w tym dwa, daj Boże, barażowe. Jeśli chodzi o podsumowanie, to proszę mi powiedzieć, sami ci chłopcy zaserwowali sobie takie właśnie zakończenie tych eliminacji, bo jeśli się traci z Czechami 5 punktów, jeśli traci się z Mołdawią, 180 któreś tam miejsce mieli, 5 punktów. Jeśli traci się z Albanią 3 punkty, to niestety trzeba ponieść konsekwencje i ta drużyna, która miała zdobyć medal, już się rozpadła. Trzeba właśnie postawić na nowych zawodników, tak jak robi to Michał Probierz. Brawo, brawo, brawo. Oni się dograją. Bardzo bym chciał, żeby zagrali w Mistrzostwach Europy ci młodzi chłopcy. Ja wiem, że nie mielibyśmy wielkich szans na wygranie spotkania, ale oni by się po prostu dowartościowali. Ale zobaczymy, jak to będzie. Generalnie jest to wstyd, który przyniosła nam drużyna narodowa w tych eliminacjach, bowiem po losowaniu wszyscy mówili, ha, z palcem w bucie wejdziemy do finałów i to z pierwszego miejsca, bo mamy takich przeciwników. A tu się okazuje, że jedynym pewniakiem jest już teraz Albania. I teraz kto wygra spotkanie? Czy wygra Mołdawia, czy wygrają Czesi? Wchodzą. Czesi oczywiście mają ten handicap, że mogą zremisować i wejdą z drugiego miejsca. My niestety będziemy grali kompromitujące mecze barażowe. Także mimo tego, żeśmy zagrali niezłe spotkanie i to w dużej mierze dlatego, że w drugiej linii nie było tego takiego hamulcowego, bo co tu dużo mówić, na pewno Piotrek Zieliński jest dobrym graczem, ale w klubie, a w reprezentacji cofa się po piłkę, hamuje te wszystkie akcje, a dzisiaj graliśmy naprawdę niezły futbol, chociaż Czesi również zaprezentowali się dobrze, już w pierwszej minucie mogli nas skarcić,
ale generalnie wypadliśmy w miarę pozytywnie i nie ma co się wstydzić za naszą drużynę. Kogo wyróżniam? Tak na ten Zalewskiego, Piotrowskiego, tutaj z napastników nikogo, bo nie wiadomo, czy Lewandowski grał jako ta jedna dziewiątka, czy jako 4,5. Króciutkie ogłoszenie, panie Janku, i do pana, i do naszych widzów. Za kilkanaście minut rozpocznie się konferencja prasowa Michała Probierza. No i panie Janku, spróbujemy się na nią przenieść, tak jak to robiliśmy już podczas poprzednich live'ów. Troszkę popatrzymy, posłuchamy tego, co mówi Michał Probierz. 3-4 pytania. Oczywiście na całej konferencji nie będziemy, żeby tego nie przedłużać, bo też wiem, że widzowie chcą posłuchać tego, co pan Jan sądzi o meczu. Natomiast ja tu mam podsłuch i będę słyszał, kiedy ta konferencja się rozpocznie i się na nią przeniesiemy i potem sobie skomentujemy, jak oceniamy wypowiedzi Michała Probierza. My już na koniec tych eliminacji w fazie grupowej. Panie Janku, mówimy o pozytywach, Jaki największy pozytyw, jaki największy negatyw widzi pan po tym spotkaniu z Czechami? I jeszcze ja tutaj spojrzę na nasz czat, bo oczywiście wy jesteście podczas tego live'a najważniejsi. Witam was wszystkich bardzo serdecznie na naszym live'ie. Jak już tak się rozgadałem trochę, to o subskrypcję bardzo proszę, o łapki w górę. No budujmy razem nasz kanał Super Express Sport. I tak, to moje pytanie o pozytywy i negatywy, ale jeszcze chciałem o Rafała Czyżewskiego. Tutaj stwierdzenie, Grosik dał Lewemu dwie piłki na gola. Może Kamil Grosicki powinien zagrać od początku spotkania, już mówiąc na kanwie tego, co pisze Rafał. Nie, ja uważam, że nie. Bardzo dobrze, że Kamil wszedł w końcówce. Dlaczego? Niejednokrotnie, panie redaktorze, mówiliśmy o tym. Nie wiem, czy jestem słyszalny. Tak, tak, słychać. Wszyscy słyszymy pana, panie Janku. Proszę mówić. Mówiliśmy właśnie o tym, że Kamil Grosicki nadaje się na podmęczonego przeciwnika. I teraz, kiedy było... No, było 1-1 i szansa była na zwycięstwo i jeszcze na awans z grupy, bo różnie to się mogło wydarzyć w ostatniej kolejce, on teraz już nie ma żadnej szansy, to Kamil tutaj się przydaje. Natomiast od początku nie bardzo. I to był dla mnie pozytyw. Pozytyw na pewno był Zalewski, który powinien grać w tej drużynie. Pozytyw na pewno to, że Frankowski na prawej stronie grał. Pozytyw na pewno, że Piotrowski wchodzi, właśnie wchodził do przodu i gdyby Szymański, negatyw jest taki, że wreszcie może trenerzy, selekcjonerzy nasi zrozumieją, że gra się tylko jedną dziewiątką, powtarzam, jedną dziewiątką, tak jak gra cały świat, a nie tak jak my Polacy żeśmy chcieli i chcieliśmy właśnie grać dwoma dziewiątkami i mamy największą kompromitację, ja nie wiem, czy nie w historii polskiej piłki. I to był dla mnie wielki, wielki minus. Mam informację, że na konferencję troszkę będziemy musieli jeszcze poczekać, dlatego kontynuujemy sobie dyskusję i zobaczymy. Być może konferencją zakończymy naszego live'a, być może będziemy jeszcze po niej rozmawiać, to w zależności od tego, jak późno ta konferencja się rozpocznie. Ale przechodzimy do naszych pytań, naszych widzów, bo wy jesteście, tak jak już mówiłem wiele razy, najważniejszy. Switch Waldy. Cześć, witam serdecznie. Lewandowski już powinien zrezygnować, dziś udowodnił tym meczem słaba forma i gra do tyłu niestety. Nie zgodzę się z tym. Dlaczego? Dlatego, że Lewandowski w klubie jako dziewiątka. Ludzie, zrozumcie. I nagle ktoś mi się pałęta przy tej dziewiątce. Jest to po prostu niezrozumiałe. Wchodzić tak jak wchodzi Piotrowski. Gdyby za Świdelskiego zagrał Szymański, on by stwarzał przewagę, bo jest to taki mrdała, który może stworzyć przewagę liczebną, bo przedrygluje zawodnika. Jak gra druga dziewiątka, jak grał Buksa czy Świdelski, nic żeśmy nie zrobili. I jeszcze raz, mam nadzieję, że będzie pytanie na konferencji prasowej, dlaczego uparcie gramy dwoma dziewiątkami. No to wystawmy dwóch bramkarzy i też będzie dobrze. No. Tylko byłby to największy idiotyzm w historii.
dwie dziewiątki, czy Grosickiego wystawia się w końcówce, kiedy no, nie mamy nic do stracenia, bo albo wygramy 2-1, albo wygramy 2-1. Bo remis nam nic nie daje. I tu rozumiem. Natomiast nie rozumiem od pierwszej minuty wystawienie dwóch dziewiątek. To ten Lewandowski biega jak Żyd po pustym sklepie. Albo się musi, albo się cofał. Przecież Lewandowskiego nie było widać. Bo tam wchodził Siwerski, wchodził Piotrowski, a on ściągał zawodników. W drugiej połowie zaczął trochę grać, ale no, a co Buksa zagrał? No. Też grał 4,5. No. Czy naprawdę to jest tak trudno zrozumieć, że gra się tylko jedną dziewiątką? Niech Lewandowski nie gra. Dobrze, może nie grać. Ale za niego może grać albo Buksa, albo Siderski. A za Siderskim, czy za dziewiątką, właśnie musi grać jeden rozgrywacz, czyli Szymański. O to, co żeśmy walczyli cały czas. I dzisiaj ta gra całej drużyny właśnie nie było tego hamulcowego, jakim niewątpliwie w ostatnich meczach umie grać piłkę, ale on się cofał. On się cofał na szesnastkę, zabierał piłkę od stoperów i co? I tylko rzucał te piłki. Natomiast nie stwarzał przewagi liczebnej tak, jak to robi Sebastian Szymański w klubie, czy nawet w reprezentacji. Walki nie można im dzisiaj odebrać. Tylko ta bezsilność w wykończeniu akcji. Tak to jest nieraz, jak się za bardzo chce, to nie wychodzi. Nie, to zgadzam się. Tyle tylko, że dlatego, że jednego zawodnika było mniej w drugiej linii. I stąd nie było tych podań. I to jest właśnie klucz naszego ten. Jakim systemem gramy? Bo był mecz, że graliśmy jedną dziewiątką w jednym meczu, a nie z Mołdawią chyba dwoma dziewiątkami żeśmy grali. I co z tego? Pytam się, co z tego? To, że ta dziewiątka nie dostaje piłek, bo tutaj jednego zawodnika brakuje. I zgadzam się, do jasnej Anielki weźmy, zdecydujmy się grać europejski futbol. Jak trójkąto? 1-3-6-1. Koniec, kropka. I albo się gra ofensywnie, jak ze słabszym przeciwnikiem, ale też jedną dziewiątką, albo się gra defensywnie, jak będziemy grali, powiedzmy, z bardzo trudnym przeciwnikiem. Trochę trzeba w defensywie. I dzisiaj Czesi pokazali, jak się gra. Grali 4-5-1, dziękuję. Z tyłu było na zero. Było, no strzelili sobie prawie samobójczą bramkę, brawo Piotrowski, ale sprowokowali praktycznie tę bramkę. Po fenomenalnym zagraniu Zalewskiego. Ale oni generalnie było widać, że jest, bo oni rozgrywali piłkę właśnie w pomocy na naszej połowie, a my tylko z tyłu. Dlaczego? Dlatego, że Siderski się nie wracał, no i oni mieli przewagę jednego zawodnika. I stąd, chociaż nasza defensywa grała nieźle dzisiaj, naprawdę nieźle. Defensywa, ja nie mówię obrona. W defensywie graliśmy nieźle. I ten skład, który myśmy, panie redaktorze, tak proponowali, wyszedł, bo wyszedł Zalewski, wyszedł Frankowski na prawej stronie, wyszedł Lewandowski. Tylko, że jeszcze raz podkreślam, nie możemy grać dwoma dziewiątkami. Musimy grać dwoma ofensywnymi pomocami. I gdyby dzisiaj grał za Świderskiego, żeby grał Szymański, jestem przekonany, że już w pierwszej połowie byśmy rozstrzygnęli to spotkanie dwoma bramkami i byłoby całkiem inna gra. Byłaby całkiem inna gra. Tu może trzeba poprawić te stałe fragmenty gry, bo to, co bramkę żeśmy stracili, to tam się chyba dwóch, trzech zawodników zdarzyło. I też była sytuacja, że ten Czech był praktycznie nieobstawiony, piłkę dostał i strzelił bramkę. Universal Soldier, bardzo ciekawy masz. Nick, witam cię serdecznie. Panie Janku, Grosicki powinien wejść szybciej, 20 minut, a nie 10 minut przed końcem. No trochę wcześniej niż 10 minut przed końcem wszedł. Tak, ja jeszcze raz podkreślam. Grosik, moim zdaniem, o tym żeśmy mówili od roku czasu, nie nadaje się, moim zdaniem, na grę w reprezentacji od pierwszej minuty.
ale jest niekonwencjonalny, ma szybkość, ma cwaniactwo, jest takim wyrachowanym zawodnikiem. I to było widać na meczu z Francją, na Mistrzostwa Świata. Wprawdzie zrobił tego karnego, tam jeszcze parę akcji zrobił. Tak, być może. I tu się wcale nie dziwię, jak będziemy grali dwoma dziewiątkami czy trzema dziewiątkami. Bo musimy to spotkanie wygrać. Musieliśmy. Natomiast spotkanie jest od pierwszej minuty bardzo ważne. Udowodnili nam coś i w drugiej minucie było 2-0 u nich i praktycznie było po meczu. I to zgadzam się. Może 5 minut wcześniej powinien wejść, bo nic nam nie groziło. Najwyżej przegramy 2-1. Co się stanie? Jak ma być 1-1, to niech będzie 2-1. Dla nich. Nie ma żadnego, to nie ma żadnego znaczenia. A jakby wszedł, no być może zrobiłby akcję, byłoby 2-1 dla nas i wtedy bylibyśmy zadowoleni. Ale jeszcze raz podkreślam, są pewne plusy i minusy. I tym minusem jest to, że nie może wyjść od początku, może wyjść w drugiej połowie. A czy wyjdzie 20 czy 15 minut do końca, to już zależy od selekcjonera. Natomiast selekcjoner również potwierdził, bo nie wiem, co on tam mówił gdzieś, że zadowolony jest z gry, bo gra była płynna. I trzeba się zastanowić, dlaczego ta gra była płynna i dlaczego że nie było hamulcowego, a dlaczego nie było wykończenia tych akcji, o którym mówił selekcjoner, no bo było za mało zawodników do podania do tej dziewiątki, czyli do Lewandowskiego albo do Lewandowski ściąga, do Piotrowskiego, do Szymańskiego. I to jest wszystko. I tak powinniśmy grać z Łotwą. Coraz więcej komentarzy, coraz więcej emocji w waszych komentarzach. Widać, że dużo zawodu też czujecie po tym spotkaniu, po tych eliminacjach, co jest normalne i mnie to nie dziwi, bo ja i pan Jan na pewno też duży zawód czuję. Józef Warzyszyński, jak można wygrać mecz, jeśli nie ma strzałów na bramkę? Tego musi nauczyć, przećwiczyć trener, ale my nie mamy trenera. Ostro. Nie, jeszcze raz podkreślam, jedynym trenerem, który w tej chwili powinien prowadzić reprezentację drużyny narodową jest właśnie Michał Probierz, bo w małym palcu ma wiadomości o wszystkich tych kandydatach do reprezentacji. On w tej chwili jeszcze strzela, bo wiadomo, że będzie próbował. Natomiast musi po tym meczu z Łotwą wystawić skład 16 zawodników. 16, powtarzam, bo tylko 5 zmian może być, gdzie zagrają 2 mecze barażowe i wiadomo, jak ten zejdzie, to wchodzi ten. Jak zejdzie Frankowski, wchodzi Wszołek. Jak zejdzie Zalewski, wchodzi Puchacz, powiedzmy, czy Grosicki. Musi mieć 5-6 właśnie takich na pamięć, że się robi zamianę 11, bo to już będą mecze barażowe. Pierwszy mecz prawdopodobnie z Łotwą, z Estonią, no to będzie łatwa sprawa, ale drugi mecz, no zobaczymy, może być nawet z Włochami albo z Chorwacją, bo oni też tam mają kłopoty z wyjściem z grupy. I jeśli oni zostaną, no to my trafimy na nich i będziemy grali najprawdopodobniej, no nie wiadomo, gdzie będziemy grali, bo w drugim będzie losowanie. Ale to już będą przeciwnicy z najwyższej światowej półki. Natomiast to, co pan powiedział, mnie jest wstyd za to. Wstyd, że oni, moi młodsi koledzy, skompromitowali się w rozgrywkach grupowych. Bo jeśli zawodnik mówi, że dlaczego przeciwnik wygrał, bo oni grali ambitnie, no to mnie krew zalewa. Ambitnie? Ambitnie to było dzisiaj. Widać było, że gramy. Coś brakuje. Dlaczego brakuje tego podania ostatniego? Dlaczego brakuje strzałów? Dlatego, że gramy jednym zawodnikiem mniej w drugiej linii. Bo grając dwoma napastnikami od początku meczu, co ten drugi napastnik zrobi? Nic nie zrobi. A mając najlepszego napastnika świata, rzuca mu się do pomocy kogoś kosztem właśnie do grania tych piłek, bo jak jeden zawodnik jest z tyłu, to dogrywa albo strzela z drugiej linii.
albo robi przewagę. Tak jak to robi Sebastian Szymański. I dla mnie, gdyby w drugiej połowie za Kilęckiego wyszedł Szymański, jestem przekonany, że byłaby inna gra.